Cześć wszystkim, z tej strony Artur i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak mobilizować rzepkę, czynność ta jest bardzo pomocna przy bólach kolana oraz również zauważyłem, że ten konflikt rzepkowo-udowy często występuje po złamaniach, po unieruchomieniach kończyny dolnej i zauważyłem, że wielu lekarzy nie zwraca na to uwagi. Pacjenci zgłaszają się z dolegliwościami bólowymi w kolanie i tak naprawdę taka prosta czynność, którą sam możesz wykonać w domu i sam sobie pomóc, jest często pomijana. Dlatego zapraszam Cię do takiego filmiku instruktażowego, jak sobie załagodzić ten ból w kolanach. Bierzemy tu moje kolano, jak widzicie, powinno się znajdować ono na prostej powierzchni, noga powinna być wyprostowana, rozluźniona. No i teraz co tutaj będziemy robić? Robimy takie ruchy boczne rzepki. Może jeszcze to przybliżę, żebyście lepiej widzieli. I robimy ruchy takie boczne rzepki, czyli tym palcem przepycham rzepkę 10 razy do strony zewnętrznej. Później przepchaj sobie ją 10 razy do strony wewnętrznej, czyli tym palcem przepycham krawędź rzepki. Naprawdę jak wyczujecie tą rzepkę i można ją dowoli przepychać. Ważne jest, żeby najpierw zrobić 10 stron w jedną stronę, 10 stron w drugą stronę. Później łapiemy rzepkę tu góra-dół i ją przepychamy do góry. Tak, do góry. Zrobimy też 10 razy góra, czyli tymi palcami pcham rzepkę do góry. I 10 razy przepychamy ją do dołu. Czyli tutaj w tym kierunku. Czyli taki prosty manewr, ruch cztery strony, na zewnątrz, do wewnątrz, góra i dół. No i to jest wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Warto do tych ćwiczeń, do tej mobilizacji rzepki dodać ćwiczenia rozciągające, które mam w innym filmiku, załączę je tutaj w linku, żebyście mogli sobie bezpośrednio wejść. Ćwiczenia rozciągające, które dodatkowo rozluźnią te mięśnie znajdujące się w okolicy naszego stawu kolanowego, co dodatkowo pozwoli nam rozluźnić te mięśnie oraz załagodzić dolegliwości bólowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadawaj je w komentarzu, a ja tymczasem przesyłam Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam! Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli jesteś z Wrocławia i poszukujesz fizjoterapeuty, który odpowiednio dobierze terapię dla Ciebie, skontaktuj się ze mną telefonicznie. Pozdrawiam.